Łączy nas więcej niż barwy. Pod takim hasłem już jutro na Stadionie Śląskim odbędzie się wyjątkowy piknik wsparcia dla Ukrainy. Impreza ma być symbolem solidarności z narodem ukraińskim. Ten piknik będzie okraszony m.in. występami artystycznymi. Jaka jest idea? Na kilka sposobów, przede wszystkim ten najbardziej wymierny sposób, czyli wsparcie materialne, chcemy pomóc osobom dotkniętym tragedią wojny. Tym bestialskim, bezprecedensowym, okrutnym wydarzeniem, jakim był najazd Rosji na Ukrainę. Chcemy zarówno uchodźców wesprzeć, tych, którzy są już na terenie naszego kraju, jak i dostarczyć do Ukrainy wprost najbardziej potrzebujących rzeczy pierwszej potrzeby. Od godziny 14 na stadionie będzie prowadzona zbiórka rzeczowa i pieniężna. Mieszkańcy będą mogli przynosić najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak śpiwory, koce czy środki higieny osobistej. To będzie okazja do tego, żeby zamanifestować sprzeciw przeciwko wojnie. To będzie okazja do tego, żeby uczestniczyć w zbiórce. Można różne rzeczy przynieść. Zachęcam wejść na stronę slaskie.pl. Tam informacja o tych rzeczach, które są teraz najbardziej potrzebne. To także okazja do tego, aby na bieżni Stadionu Śląskiego pobiegać charytatywnie i za jedno okrążenie zachęcamy do tego, żeby biegacze wpłacili 10 zł na konto organizatora. W pomoc dla Ukrainy zaangażował się również rajdowiec Jarosław Szeja. Zorganizował licytację charytatywną, a jej zwycięzca zasiądzie za kierownicą rajdowego Subaru. Wystawiliśmy naszą rajdówkę, mój samochód treningowy. Licytacja polega na tym, że można wylicytować przejazd, ale nie przejazd w roli pilota, tylko w roli kierowcy. Można się przejechać prawdziwym samochodem sportowym. Podczas pikniku odbędzie się również o godzinie 17:30 koncert charytatywny z udziałem takich muzyków jak Marcin Wyrostek, zespół Enej czy Drzem.